Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego, co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela. Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi żywego Boga? Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, 26 werset. Potem mówił Dawid do całego zgromadzenia: czyńcie teraz dzięki Panu Bogu waszemu. A oni wszyscy dziękowali Panu Bogu ojców swoich, a kłaniając się, czynili poczciwość Panu i Królowi. Pierwsza księga Kronik, 29 rozdział, 20 werset. Pierwsze i ostatnie słowa Dawida. Dopiero wtedy, gdy Dawid był z armią Izraela, stojąc naprzeciwko Filistynów, słychać było, jak przemawia. Jego słowa pokazywały, jak bardzo kochał Boga i jego lud. Inni drżeli przed groźbami Goliata, ale on płonął z oburzenia, że takie rzeczy mogą być wypowiadane na ziemi Boga żywego. Było to dla niego niewytłumaczalne, że nikt nie wystąpił naprzód. My też możemy być krytyczni, ale jak łatwo jest zostawić zadanie stanięcia w obronie Boga komuś innemu. Dawid pomimo swojego młodego wieku nie zrobił tego. Jakiś czas wcześniej Samuel powiedział do Saula: twoje królestwo się nie ostoi. Pan wyszukał sobie człowieka według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem. Ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział, 14 werset. Dawid jest wspaniałym typem Chrystusa, pomazańca, który wypełni wolę Bożą w stosunku do Izraela i całego stworzenia. Czytamy m.in. Psalm 2:8. Dawid nauczył się ufać Bogu, gdy poznał go jako młody pasterz i nauczył się mieć do niego bezgraniczne zaufanie. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, 17 rozdział, 34 do 37 wersetu. Dawid nie tylko pokonał tego dnia Goliata, ale później we właściwym czasie ustanowił królestwo przed Bogiem. W przeciwieństwie do Pana Jezusa Chrystusa Dawid zawiódł i zgrzeszył. Dawid uznał swoje przewinienia, co mamy zanotowane m.in. w Psalmie 51. Dawid jest dobrym przykładem dla nas dzisiaj. U schyłku swego życia mógł przewodzić ludowi w błogosławieniu Jahwe, jak czytaliśmy w naszym dzisiejszym tekście. Hołd, jaki złożyli Jahwe, zapowiada przyszły czas milenialnej błogości, jaki nastanie po rozpoczęciu nowego przymierza. Dawid również jest zapowiedzią przyszłego tysiącletniego królestwa w jego ostatnich znanych nam słowach, które znajdują się w 1 Samuela 23 od 1 do 7. Obyśmy zachęcali się wzajemnie w służbie Bożej, jak Dawid zachęcał Izraela. Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego. Co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, żeby lżyć szeregi Boga żywego? Księga Samuela 17:26. Potem mówił Dawid do całego zgromadzenia: czyńcie teraz dzięki Panu Bogu waszemu, a oni wszyscy dziękowali Panu Bogu ojców swoich, a kłaniając się czynili
poczciwość Panu i Królowi. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, werset 20.